Good evening. Dobry wieczór. Once again, thank you very much. Ponownie bardzo chcę wam podziękować. I thank God for this another opportunity. Dziękuję Bogu za tą ponowną okazję. And I also want to thank you again for being here. I chcę wam też podziękować za to, że tu przyjechaliście. When I look at you, kiedy patrzę tak na was, I find a lot of peace and a lot of joy. Naprawdę to mi przynosi wielką radość. Thank you for coming. Dziękuję za to, że przyszliście. This evening I want to share my testimony with you. Dzisiejszego wieczoru chciałbym podzielić się bardziej moim świadectwem. And before the testimony I want to read two scriptures. Ale zanim zacznę opowiadać swoje świadectwo, chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Biblii. The first scripture I read Romans chapter 8 verse 35. Pierwszy fragment będzie z listu świętego Pawła do Rzymian z 8 rozdziału wersety 35. Do 37. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Shall tribulation or distress or persecution czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Or famine or nakedness? Czy głód, czy nagość? Or peril or sword? Czy niebezpieczeństwo, czy miecz? As it is written, tak jak napisano, for your sake we are killed all day long. Z powodu ciebie co dzień nas zabijają. We are accounted as sheep for slaughter. Uważają nas za owce ofiarne. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. For I am persuaded that neither death nor life, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, nor angels, nor principalities, nor powers, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, nor things present or things to come, ani przyszłość, ani moce, in simple, po prostu nothing can separate us from the love of Christ. Po prostu nic nie jest w stanie nas oddzielić od Bożej miłości. Let's listen to what Jesus is saying in Matthew chapter 10. I to jest powód, dla którego w Mateusza 10, w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 10, Jezus mówi te słowa. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Tam mówi, i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. But rather fear him who is able to destroy both the soul and the body in hell. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Paul is asking who can separate us from the love of Christ. Święty Paweł pisze, kto może oddzielić nas od miłości Bożej? Is it death? Czy to śmierć? Is it persecution? Czy prześladowanie? What is it really that can separate us from the love of Christ? Czy jest cokolwiek naprawdę, co może nas oddzielić od Bożej miłości? Nothing can separate us. Nic nie jest w stanie nas od niej oddzielić. Suffering cannot separate us from the love of Christ. Cierpienie nie jest w stanie oddzielić nas od Bożej miłości. This evening, tego wieczoru, I have a story that at the end of it all, it gives glory back to God. Tego wieczoru chciałem opowiedzieć wam historię, która szczególnie na końcu oddaje chwałę Bogu przede wszystkim.
And sometimes when we read the Bible, we wonder whether really some of the things recorded in the Bible are true or not. I czasami, wiecie, czytając Biblię, zastanawiamy się, czy to, co tu jest napisane, jest prawdą, czy nie. You read the stories of Daniel in the Bible and you're like, did these things really happen? Czytamy na przykład historię Daniela w Biblii i zastanawiamy się, czy coś takiego mogło się w ogóle wydarzyć. You read the story of Daniel and his friends, you wonder really whether these guys were thrown into the fiery furnace. Czytamy historię Daniela i jego przyjaciół i zastanawiamy się, czy Bóg faktycznie mógł ochronić ich od ognia. And today I want to present to you a testimony similar to one of those written in the Bible. A dzisiaj chcę wam przedstawić świadectwo, historię, która jest bardzo podobna do tych w Biblii. At times when I listen to my pastor preaching about the story of Daniel, kiedy ja słuchałem, jak mój pastor naucza z historii o Danielu, he says that today I want to preach to you about the God of Daniel. I mówił zawsze, dziś chcę wam opowiadać o Bogu, któremu cześć oddawał Daniel. And for me today I want to preach to you about the God of Frederick. A dzisiaj chcę wam opowiedzieć o Bogu Frederika. Because God has done it to me. God has done it to me. Ponieważ Bóg te rzeczy uczynił w moim życiu. As you'll come to realize in my testimony. I to zrozumiecie, kiedy posłuchacie mojego świadectwa. For those that were here on Sunday, dla tych z was, którzy byli tutaj w niedzielę, I talked briefly about myself, where I come from. Krótko opowiadałem o tym, skąd pochodzę, kim jestem, skąd pochodzę. And I said how I came to know Christ. I opowiadałem o tym, jak poznałem Jezusa Chrystusa. That I was born in a Christian family, but later I came to realize that that was not enough. O tym, że dorastałem w rodzinie chrześcijańskiej, ale po pewnym czasie zrozumiałem, że to nie jest wystarczające. That being born in a Christian family and going to church, that was not enough. Że chodzenie do kościoła, że urodzenie się w rodzinie chrześcijańskiej, to nie wystarczy. And so I came to give my life to Christ when I was a teenager at the age of 13. I w wieku 13 lat, kiedy byłem nastolatkiem, oddałem swoje życie Jezusowi. I gave this testimony in the conference, I remember. Pamiętam, że mówiłem o tym też na o tym świadectwie z konferencji. And so that day I attended a conference and I was sitting at the back. I wtedy tamtego dnia byłem członkiem konferencji, uczestniczyłem w konferencji i siedziałem z tyłu, na samym końcu. And the preacher was talking about who is a Christian. A kaznodzieja tłumaczył, kim jest prawdziwy chrześcijanin. That a Christian is somebody who has made a personal relationship with Christ. Mówił o tym, że chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin to taki człowiek, który ma osobistą relację z Chrystusem. And so this day I said I want to know Christ in person. I tego dnia powiedziałem Bogu, że ja chcę go poznać osobiście. Yes, my parents were Christians. Tak, moi rodzice byli chrześcijanami. And yes, I used to go to church. I tak, chodziłem do kościoła. But I had never confessed my sins. I had never committed my life to him in person. Ale nigdy wcześniej nie wyznałem przed Bogiem swoich grzechów i nigdy nie uczyniłem tej relacji osobistą. So I remember this day. It was on 20th November 2007. I pamiętam dokładnie, to było 20 listopada 2007 roku. That is my birthday. To jest data moich urodzin, ponownych narodzin na nowo. When I gave my life to kiedy Christ. Oddałem Chrystusowi swoje życie. When I was born again. Kiedy narodziłem się na nowo. So in our education system you are supposed to go through primary just like in any other country, many other countries. Więc jeżeli chodzi o
system edukacji w moim kraju to jest podobnie jak w wielu różnych innych krajach. You study 8 years in primary level and 4 years in secondary level. Szkoła podstawowa trwa około 8 lat, a szkoła średnia 4. And in your final year in secondary level you're supposed to sit for a national exam. I na koniec szkoły średniej trzeba zdać narodowy egzamin, taką maturę. And it is this exam that determines whether you proceed to university or not. I od wyniku tego egzaminu zależy, czy będziemy mogli pójść dalej na studia, czy nie. And so I performed very well and an opportunity was presented to me to select a university for further studies. I mi poszło bardzo dobrze na tym egzaminie i mogłem wybrać sobie uczelnię, na które chcę aplikować, żeby uczyć się dalej. Of course I prayed very much as a Christian asking God for his will to prevail. Oczywiście modliłem się do Boga jako chrześcijanin, chciałem, żeby on mi pokazał drogę, w którą stronę mam iść. And so I selected three best universities. Więc przyjąłem te zaproszenia z uniwersytetów. But I received a calling letter from a different university. Ale dostałem tak naprawdę odpowiedź tylko z jednego uniwersytetu, zupełnie innego niż chciałem. Sometimes we ask, how is that possible? Czasami sobie zadajemy pytanie, no ale jak to możliwe? Dlaczego takie coś się dzieje? I have never explained this. Maybe this is the right opportunity to explain how that is possible. Nie mam pojęcia, jak wytłumaczyć, że takie rzeczy dzieją się. So I selected three best universities in the country. Ja wybrałem trzy najlepsze na w całym kraju uniwersytety. And one of these universities was Moi University. Jeden z tych uniwersytetów nazywał się Moi, Uniwersytet Moi. And so Moi University received my application, but instead of calling me to the main campus. I oni oczywiście otrzymali moją aplikację, ale zamiast skontaktować się ze mną, żebym przyjechał tam i na kampus, they give me admission to my university, but not main campus, but to a constituent college in Garissa. Okay. Ale zamiast udzielić mi pozwolenia, żeby przyjechać na ich kampus, dali mi takie pozwolenie na to, żeby zapisać się na uniwersytet w Garissie. Therefore, Garissa University is a college of my university. Bo uniwersytet w Garissie to jest taki college, taka część, wydział, można to nazwać, tego uniwersytetu w Moi. Just like a branch of the main university. To taka po prostu odnoga. So I received the letter and first of all I was surprised how comes I received a letter from a different university from the ones that I end up applying for. I zdziwiłem się, że dostałem odpowiedź na temat uniwersytetu, na który tak naprawdę nie aplikowałem. But I remember I had made a prayer. Ale pamiętam też, że się modliłem wtedy. And I said, maybe this is the will of God. Pamiętam, że mówiłem, może to jest właśnie Bożą wolą. So who am I to say no? Więc kim ja jestem, żeby odmawiać? My friends and relatives were a bit surprised as well. I oczywiście moi przyjaciele i krewni też byli bardzo zaskoczeni tym. And why were they afraid and their son had been called to join a university? I oni byli przerażeni trochę też tym, że ich przyjaciel, ich bliski został wezwany właśnie na ten uniwersytet. Because Garissa is in the northern part of the country. Ponieważ Garissa leży w północnej części kraju. And because of the proximity between Kenya and Somalia, there's a lot of insecurity along the borders. A jest tak, ponieważ pomiędzy Somalią a Kenią, w północnej części Kenii jest dużo napięć na granicy. The northern part experiences a lot of insecurity. Więc tam w północnej części ludzie, którzy tam mieszkają, czy też właśnie ten uniwersytet jest bardzo doświadczany. Especially attacks that are targeted
on Christians. Szczególnie atakowani są tam właśnie chrześcijanie. So the news about my admission to this university were not very well received. Więc ta wiadomość o przyjęciu mnie do Uniwersytetu na Garisie nie była do końca tak dobrze przyjęta. But I took it positively and I told God, Lord, if you've called me to this university, I will go. Ale ja przyjąłem to pozytywnie i powiedziałem, Boże, jeżeli Ty mnie tam powołujesz, to ja chcę tam iść. It was a new university, so we were the first group to report. To był taki nowy uniwersytet i byliśmy pierwszą grupą studentów, która tam się stawiła. So when we reported to the university, I was elected to lead the group of Christians. I kiedy tam już przyjechaliśmy jako grupa studentów, ja zostałem wybrany do tego, żeby przewodniczyć grupie studentów. And so we formed a Christian union, like a church within an institution. I formowaliśmy taką chrześcijańską unię, taką grupę chrześcijan, którzy mieli jako chrześcijanie być właśnie na tym uniwersytecie. And by the end of the first year we had managed to reach out to over 150 students who were members of the Christian Union. I pod koniec pierwszego roku udało się dotrzeć z Ewangelią do ponad 150 studentów, którzy zostali członkami tej unii chrześcijańskiej. It was a very united group, very much committed. To była bardzo zjednoczona ze sobą grupa, w dużej jedności, bardzo z dużym poświęceniem dla Boga. And so we lived as a family. Wiecie, żyliśmy jak rodzina. And since the university was not huge, we knew each other. A ponieważ uniwersytet nie był duży, to znaliśmy się bardzo dobrze. We interacted with one another and we created a very nice relationship, friendship. Wiele czasu spędzaliśmy ze sobą i bardzo dużo przyjaźni się między nami zawiązało. Because as well we were in the university throughout, so we were all living within the university. So we were all living within the university. To wszyscy mieszkaliśmy oczywiście na terenie tego uniwersytetu. So we knew where each was staying, the room one was living, all that sort of. Więc wiedzieliśmy o sobie wszystko, wiedzieliśmy kto gdzie mieszka, kto jest z jakiego miasta i tak dalej. Byliśmy blisko. In 2015, that is during now our second year. W 2015 roku to był już drugi rok naszych studiów. The university admitted new group. To był rok, w którym uniwersytet przyjął kolejną grupę studentów. And so we saw a very nice opportunity to reach out to the new students. Więc dla nas to była dobra okazja do tego, żeby wyjść z Ewangelią do nowych studentów. By 1st April we were able to reach out to more than 230 students. Do 1 kwietnia 2015 roku udało nam się dotrzeć do ponad 230 studentów. And the family had grown very big. Więc ta nasza rodzina kampusowa, rodzina uniwersytecka bardzo urosła. It was during the 4th, that is April, when the university was attacked. I to właśnie był kwiecień, kiedy uniwersytet został zaatakowany. And thanks to God that one week before the attack. Ale dzięki Bogu, tydzień przed tymi atakami. We had a revival week. Zrobiliśmy taki tydzień przebudzenia. And during this week, it was fully dedicated to reach out. I to był taki tydzień poświęcony do tego, żeby wychodzić jeszcze bardziej z Ewangelią do ludzi. It was a week to make disciples. Naszym celem było to, żeby uczynić ich uczniami Chrystusa. And so by the end of the week we had reached out to over 40 students. I pod koniec tamtego tygodnia udało nam się dotrzeć do ponad 40 uczniów, studentów. I still have their list. Nadal mam listę tych studentów. Nadal mamy listę tych studentów. Mam listę tych studentów. I still have their names. Nadal mam ich nazwiska. And their phone numbers. Ich telefony. But it is painful that when I go through this list,
I realized that over 20 of them were killed. Ale kiedy tak przeglądam tą listę, to jest tak bolesne, kiedy widzę, że ponad 20 z tej listy została zabita. It is painful. To jest bolesne. But I thank God for one thing. Ale dziękuję Bogu za jedną rzecz. They had already surrendered their lives to Christ. Że oni poświęcili i oddali swoje życie Jezusowi. So they died in Christ. Więc umarli w Chrystusie. On the evening before the morning of the attack. A wieczoru, tego wieczora przed dniem ataku. As I told you, we used to. This was our program in short. Powiem wam troszkę, jaki był nasz program w tej Unii Chrześcijańskiej. Every 5 o'clock a.m. to 6 a.m. Każdego ranka o 5 godzinie, od 5 do 6 rano. You are waking up as Christians to go for prayers. Budziliśmy się, jako chrześcijanie chodziliśmy się modlić razem. Before the day starts. Jeszcze zanim wszystko się zacznie. And lunch time, that is from 1 p.m. we were meeting for lunch hour prayers. I w okolicach lunchu, około 1 godziny, spotykaliśmy się też na godzinną modlitwę w czasie lunchu. And every evening from 10 p.m. to 11 we were meeting for another prayer session before we went to rest in our beds. I każdego wieczora od godziny 22 do 23 znów spotykaliśmy się na godzinną modlitwę, zanim pójdziemy odpoczywać, zanim pójdziemy się położyć. Every Thursday it was dedicated for prayer and fasting. Każdy czwartek był przeznaczony na modlitwę i post. And on Wednesday evening from 6 to 7 we were meeting all leaders for prayers. Wednesday. A w każdy środowy wieczór spotykaliśmy się jako liderzy tych wszystkich grup na to, żeby się, po to, żeby się modlić. And so this evening we met for prayers as leaders. I tego wieczoru właśnie spotkaliśmy się jako liderzy właśnie po to, żeby się modlić. Of course we used to pray for many other things. Modliliśmy się o wiele różnych rzeczy. We pray for the country, pray for the leaders, pray for the church, pray for our families, pray for education. Modliliśmy się o przeróżne rzeczy, o nasze rodziny, o nasz kraj, o uniwersytet, o różne przeróżne rzeczy. But this evening things were different. Ale tego wieczoru wszystko było inaczej. Brother James is the one who was leading us into prayers. Brat James, to on prowadził nas w modlitwie. And he told us, pray, pray, pray for your lives. On mówił nam, módlcie się za o swoje życie. After 10 minutes you are waiting for another prayer item, he would tell us, continue praying and pray for your lives. I po 10 minutach takiej modlitwy byliśmy gotowi na to, żeby modlić się o kolejne rzeczy, a on nadal mówił, módlcie się o swoje życie. After another 10 minutes pray for your lives, pray for your lives for one complete hour you are praying for our lives. I po kolejnych 10 minutach znów mówił, módlcie się o swoje życie, módlcie się o swoje życie, i tak to trwało godzinę. We didn't know that it is the Spirit of God who was leading this gentleman that we should prepare our hearts. We are about to meet the Creator. I nie wiedzieliśmy, że to Duch Boży go prowadzi, żebyśmy mogli przygotować nasze serca na to, żeby móc się spotkać ze Stwórcą. We were 26 in number. Było nas 26 osób. That is all leaders in different departments and ministries in the Christian Union. To byli różni liderzy różnych służb pośród tej całej tej Unii Chrześcijańskiej. The following morning. A kolejnego ranka. Most of them were killed. Większość z nich została zabita. Out of 26. Większość z tych 26 liderów została zabita. How about 13 who remained? Who survived? 13. 13. Przepraszam, 13 z nich zostało, 13 z nich tylko przeżyło. So as usual, there was our evening prayer from 10 to 11. I wiecie, zazwyczaj było tak, że te wieczorne modlitwy trwały od 22 do 23. The prayer ended very well and students went to their rooms. I kiedy modlitwy się kończyły, studenci udawali się do swoich pokoi. And there was, as I was preparing to go as well, a sister came and told me, please, I have something I want to share with you.
I kiedy ja też przygotowywałem się do tego, żeby wrócić do pokoju na odpoczynek, przyszła do mnie jedna z sióstr i powiedziała: chciałabym ci coś powiedzieć. And I felt that I should listen to her. I bym pomyślałem, no przecież muszę ją wysłuchać. Of course there was possibility to tell her, go let's meet tomorrow. Oczywiście mogłem jej powiedzieć: nie, spotkajmy się jutro. But I told her, okay, tell me what is the problem. Ale powiedziałem jej: okej, w porządku, powiedz mi, w czym jest problem. And she told me, please, I have something. There's a brother who wronged me some time back. I ona powiedziała: wiesz, jest taki brat, który zrobił coś bardzo złego przeciwko mnie jakiś dłuższy czas temu. I have tried to forgive him, but I'm not able. I próbowałam mu wybaczyć, ale nie byłam w stanie tego zrobić. Today I feel that I should forgive him. A dzisiaj czuję, że ja muszę mu przebaczyć. So please help me. Więc pomóż mi w tym. I opened my Bible. Otworzyłem swoją Biblię. We went through the scriptures. Przeczytaliśmy wszystkie wersety, które mówią na ten temat. What the Bible says about forgiveness. Ponieważ Słowo Boże mówi na temat przebaczenia. Then after that we prayed. I potem modliliśmy się. And I remember the last words. I pamiętam jej ostatnie słowa. He said, now I set him free. Powiedziała: teraz jestem w stanie go uwolnić. Now I forgive him. Teraz mogę mu przebaczyć. That to me means that the burden had gone. Dla mnie to oznacza, że to brzemię, które nosiła, odeszło. And so we parted ways. She went to their hostels and I went to our hostels. Więc rozdzieliliśmy się i ona poszła do swojego hostelu, ja poszedłem do swojego. That was the last time I saw her alive. To był ostatni raz, kiedy widziałem ją żywą. Because she woke up very early in the morning. Actually, I was told those who went for prayers, they found her in the prayer room. Bo ona obudziła się następnego ranka i poszła na tą modlitwę i właściwie dowiedziałem się o tym później, że wszyscy, którzy się rano poszli modlić, zostali zaatakowani. So she was there in the prayer room praying with others when the terrorist came and shot them randomly. I ona była razem z innymi, którzy rano zebrali się na modlitwę, modlili się razem, kiedy terroryści wpadli i zaczęli do nich strzelać. And so when I went back to, when I went to the room to sleep. A kiedy ja tego wieczora wróciłem do pokoju, żeby położyć się spać, it was a bit late. Było już bardzo późno. But my alarm was on. Ale oczywiście mój alarm na poranek był nastawiony. So when it came for the time to wake up, my alarm of course trying to wake me up. Więc kiedy już była pora na to, żeby się obudzić, to alarm się włączył. But I felt really I was tired. I needed some more minutes to rest. Ale ja pomyślałem sobie, że jestem zbyt zmęczony, muszę trochę jeszcze odpocząć. I didn't know it was God who was doing all this to save my life. Nie wiedziałem, że Bóg używa tego po to, żeby ocalić moje życie. So I took my phone and I switched it off. I switched the alarm off. Więc wziąłem mój telefon i wyłączyłem alarm. And I continued sleep. I poszedłem spać dalej. I remember after I switched off my alarm, a brother came. We were four in the room. I pamiętam, że kiedy wyłączyłem mój alarm, obudzili się też moi bracia, którzy tam ze mną mieszkali. Było nas w sumie czwórka. Four men, of course. Czterech Bożych ludzi. And so two men, that is Duncan and Joseph. I dwóch z nich, Duncan i Joseph, may they rest in peace. Niech spoczywają w pokoju. Duncan was very committed brother. Duncan był bardzo oddany Bogu. And he could not go to prayers without me. I nie chciał iść na modlitwę beze mnie. And so he came and told me, wake up, it's time for prayers, man. Więc on przyszedł do mnie, budził mnie i mówił: chodź, to jest czas na naszą modlitwę poranną. I told him, brother, proceed, I'm on the way. A ja mu powiedziałem: bracie, idź już, ja będę zaraz za tobą. So he left together with Joseph. Więc on wyszedł razem z bratem Josephem. And that was the last conversation we had. I to była moja ostatnia rozmowa z nimi. Because while they were praying, bo kiedy oni się modlili podczas tej godziny modlitwy, that was the end. To był ich koniec. And so the other brother that was we were living with in the room was James.
A jeszcze jeden brat, który ze mną mieszkał, miał na imię James. And James is this brother who was leading us into prayers the evening before this morning. I James to był ten brat, który prowadził nas w tej modlitwie poprzedniego wieczora, który mówił, abyśmy modlili się za nasze życie. To oczywiście Duch Boży prowadził go, żebyśmy modlili się za siebie. For him, he slept a bit earlier than me. I on poszedł może spać troszkę wcześniej ode mnie. So I don't know why he extended the sleep. Dlatego nie wiem, dlaczego tak długo spał jak ja. And when I think about this, I realize it is God's way of doing things that we cannot understand. I kiedy sobie na ten temat myślę z perspektywy, myślę, że to jest sposób Boży na Bożego działania, sposób, w jaki często nie jesteśmy w stanie zrozumieć. So we were two of us in the room. Więc była nas dwójka w pokoju. But a minute later, I heard gunshots. Ale w pewnym momencie usłyszałem strzały. I zacząłem się zastanawiać, co tu się tu dzieje na uniwersytecie. Zacząłem słuchać uważnie i usłyszałem, że strzały dochodzą z kierunku, w którym zawsze, tego pokoju, w którym zawsze spotykamy się na modlitwie porannej. And so I told James, let's go and see what's happening to our brothers and sisters. Więc poszedłem do Jamesa i powiedziałem mu, chodź, pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje z naszymi braćmi i siostrami. But this time it was not clear whether it's an attack or we were thinking maybe that's an explosion or electricity failure. It was not very clear. Ale w tym momencie jeszcze nie wiedzieliśmy do końca, co się dzieje. Myśleliśmy, że może albo to był jakiś wybuch czegoś, albo jakiś problem z elektrycznością, coś innego niż atak. So we quickly got out of the room. Więc szybko wybiegliśmy z pokoju. But when you got at the exit door, ale przy drzwiach wyjściowych z budynku, I realized that I had no clothing, so I had to go back to the room and pick some clothes. Zrozumiałem, że nie mam na sobie zbyt wiele ubrania, więc wróciłem do pokoju, żeby się ubrać. When I asked James what happened the moment I left him at the exit door, i kiedy spytałem Jamesa, co się działo od momentu, kiedy ja go zostawiłem tam przy tych drzwiach wejściowych i wróciłem do wyjściowych i wróciłem do pokoju. He told me, brother, the moment you went back to the room, the terrorist came. On powiedział, że w momencie, kiedy ty wróciłeś do pokoju, weszli terroryści. And so the moment he saw the terrorist, he tried to run for his life. Więc kiedy on tylko zobaczył tych terrorystów, że oni tam nadchodzą, zaczął uciekać na zewnątrz. But it was too late. Ale było za późno. He was shot severally. Był kilka razy postrzelony. His leg was broken. Jego nogi były połamane. And he spent several months in the hospital. Spędził kilka miesięcy w szpitalu. Glory to God, James today is living and he's walking normally. Ale chwała Bogu za to, że on żyje i dziś może chodzić. So the moment I went back to the room, I picked a pair of shoes and some clothes. Więc kiedy wróciłem do pokoju, założyłem buty, założyłem resztę ubrania. And so I thought now it was time for me to get out. I pomyślałem sobie, no teraz muszę wyjść na zewnątrz. It was too late for me to get out. Ale nie mogłem wyjść już tym wyjściem. Because from both directions the attackers had arrived. Ponieważ z obu kierunków, od strony wyjścia i wejścia głównego do budynku, ci, którzy atakowali, już tam byli. From the exit door there is a terrorist, from the entrance now they are coming. Shooting randomly. I od wyjścia głównego wpadli terroryści i zaczęli strzelać. By that time students realized that the university was under attack. W tym momencie już studenci na uniwersytecie zrozumieli, że to jest atak. And so they were trying to run in all directions for their safety. Więc wielu z nich uciekało w różnych kierunkach. So for terrorists they were just shooting randomly at any student who was trying to escape. A terroryści tylko strzelali po prostu w różnych kierunkach po to, żeby trafić tych studentów, którzy uciekają. So when I saw it, that's when I realized that the university was under attack. I kiedy to zobaczyłem, zdałem sobie sprawę dopiero wtedy, że jesteśmy zaatakowani. But there was no way out. Ale nie miałem żadnego wyjścia. So what would I have done? Więc co zrobiłem? At that time now I could not call my parents, I could not call the government.
Nie byłem w stanie wtedy zadzwonić do rodziców, nie byłem w stanie zadzwonić do nikogo z rządu czy jakichś władz. It is only God. Był tylko Bóg. So I went back to my room. Więc wróciłem do swojego pokoju. There was a Bible on my table. Na stoliku miałem Biblię. I took it and prayed. Wziąłem ją i zacząłem się modlić. And I told God, mówiłem: Boże, look here, Lord, we are under attack. Mówiłem: Boże, popatrz, atakują nas. And the enemy is looking for our lives. Wróg chce zabić nas. Please, God, protect us. Mówiłem: Boże, proszę, ochroń nas. Save us. Uratuj nas. Save my life. Uratuj moje życie. At that moment, while I was praying, i wtedy, kiedy się modliłem, zawsze przypominam sobie, że to był jak taki głos w mojej głowie, and I went under the bed, który mi powiedział, abym wszedł pod łóżko. I was lying under my bed praying. Więc znalazłem się pod tym łóżkiem i modliłem się dalej. I kiedy tak się modliłem pod łóżkiem, dwóch terrorystów weszło do pokoju. And these were the terrorists. I to byli ci terroryści, którzy zaatakowali. Of course they were not two. They were not two in the campus. Ale oczywiście to nie jest tak, że było tylko tych dwóch terrorystów w całym kampusie. So while I was lying there, I could look at them and see boots that looks similar to that of the military. I kiedy tak byłem cokolwiek w stanie zobaczyć spod tego łóżka, widziałem buty, które były podobne do butów wojskowych. And I knew these are the men, now they have come for my life. Wiedziałem też, że to są mężczyźni, którzy przyszli pozbawić mnie życia. I closed my eyes and I had the Bible with me. Zamknąłem oczy, miałem ze sobą Biblię. And prayed to God and told him, God, i modliłem się do Boga: Boże, save my life. Uratuj moje życie. And if you save my life, i modliłem się, jeśli uratujesz moje życie, I will serve you the rest of my life. Będę Tobie służył do końca swojego życia. Please, God, save my life. Boże, proszę, uratuj moje życie. I can't remember how many hours I spent under the bed. Nie pamiętam, ile godzin trwało, jak tam leżałem pod tym łóżkiem. But later when I opened my eyes, ale kiedy otworzyłem swoje oczy, and looked around the room, obejrzałem to, co jest w pokoju, I was alone. Byłem już tam sam. They had left. Ci zabójcy odeszli. But still, when I listened from where I was, there was a lot of cries outside. Ale tam, gdzie byłem, nadal słyszałem wiele płaczu i jęków. Actually, by this time, even the environment had changed. The environment had changed, and the smell and everything had changed. W tamtym momencie wszystko, całe otoczenie, zapachy i wszystko się zmieniło w pewien sposób. Students are crying, some are dead already, others are yet to die. Studenci płakali, wielu z nich już nie żyło, niektórzy byli bliscy śmierci. And like it's a smell of blood all over. I wszędzie roznosił się taki zapach krwi. I continued to stay in the room because now I could not get out. Zostałem jeszcze w pokoju, bo nie wiedziałem, czy mogę wyjść. I could look through the window and see what was happening outside. Ale mogłem popatrzeć za okno i zobaczyć, co się tam dzieje na zewnątrz. I would see bodies lying outside. Widziałem ciała, które leżały tam. And these were the bodies of the students, not animals. Not the bodies, not the bodies of animals. Pamiętajmy, że to były ciała ludzi. To nie było tylko ciała zwierząt. They are students. To byli studenci. Brothers and sisters. To byli bracia i siostry. Of course, some I knew. Niektórzy z nich, wielu z nich znałem. So while I was there, I realized that the military had come for our rescue. I kiedy tak byłem w tym pokoju, zobaczyłem, zauważyłem, że wojsko przybyło, żeby nas uratować. And I realized that there were soldiers who were coming to our hostel. Zobaczyłem żołnierzy, którzy zmierzali w stronę naszego hostelu. And so I knew that was the time for me to get out of the room. Pomyślałem, że to jest ten moment, w którym mogę opuścić swój pokój. Again I took my Bible. Znów wziąłem swoją Biblię. And I lifted it up. Podniosłem ją. And the soldiers told me to get out. Podniosłem, żeby pokazać tym żołnierzom, i żołnierze pokazali mi, żebym wyszedł. But the worst memories is when I was getting out of the room.
Ale jedno z ostatnich wspomnień stamtąd to jest, kiedy wychodziłem z pokoju. Because I had to step over the bodies and the blood of my fellow students. Ponieważ na korytarzu było pełno ciał i musiałem przechodzić po tych ciałach, pomiędzy nimi i po nich. And some were not even completely dead. Niektórzy z nich nie byli nawet do końca martwi jeszcze. Some were asking for help. Niektórzy z nich prosili mnie o pomoc. I remember one student was asking for water. Pamiętam, że jeden z tych studentów prosił mnie o wodę. And the most painful part is that I could not help. A najtrudniejsza dla mnie część to to, że nie byłem w stanie im pomóc. And today they are no more. A dzisiaj ich już nie ma z nami. So I went down the stairs. Więc zszedłem na dół schodami. Still bodies lying on the staircases. Na schodach też leżało pełno ciał. On the floor. Na podłodze. Bodies of many tens of bodies lying. Dziesiątki ciał studentów. I remember our sisters. I was hearing what was happening. The moment I woke, I got out of under the bed. Byłem przerażony tym, co się stało, jak tylko wyszedłem spod tego łóżka. And the terrorists told the sisters to get out willingly. I wiedziałem, że terroryści, tam słyszałem wcześniej w pokoju, że terroryści mówili do naszych sióstr, żeby wyszły z pokojów. That their religion does not allow them to kill women. Że ich religia nie pozwala im zabijać kobiet. So sisters thought now we are safe. Więc te siostry myślały, że są bezpieczne. They came out of their rooms where they were hiding. Wychodziły z pokojów. And they were all shot dead. Ale wszystkie zostały zabite. Of course a few survived from those painful. Oczywiście kilka z nich gdzieś tam jeszcze żyło, ale to wszystko było tak bolesne. I could not believe. Sometimes I was thinking I'm watching a movie. I to, wiecie, to wszystko było trudno uwierzyć, to co widziałem moimi oczami. Wydawało mi się czasem, że to jest jakiś film. Because there is no way these things can happen just within a fraction of hours. Bo przecież takie rzeczy nie mogą się wydarzyć w tak krótkim czasie, w przeciągu kilku godzin. There is no way I can be stepping on the blood of the bodies of people I know. That is like, it was like a video. It was like, it's not real. It's not a reality. Przecież to niemożliwe, że trzeba przejść przez krew ludzi, którzy tutaj leżą. To było dla mnie jak jakieś wideo, jakiś film albo coś takiego. Well, 147 students were killed during this day. 147 studentów zostało zabitych tego dnia. And I thank God that most of them died as Christians. I dziękuję Bogu za to, że większość z nich umarła poznając Jezusa jako chrześcijanie. This is just one story among millions of stories and testimonies as well. Wiecie, to jest jedna tylko z wielu historii, milionów historii prześladowanych chrześcijan jako świadectw. If you read newspapers, you hear hundreds of Christians being persecuted. Słuchając wiadomości czy czytając jakieś informacje, będziemy słyszeć o wielu chrześcijanach, którzy są zabijani. Nobody knew this would happen. Nikt nie wiedział, że to się wydarzy. But it happened. Ale się wydarzyło. Brothers and sisters. Bracia i siostry. The body of Christ is suffering. Ciało Chrystusa cierpi. Thanks to God that I'm able to come here and share this testimony. Ale to dzięki Bożej łasce mogłem przyjechać tu do was i opowiedzieć to świadectwo. But I tell you the truth, there are millions of brothers and sisters who cannot even get access to come here and share their stories. Ale jest wiele, wiele milionów chrześcijan, braci i sióstr, którzy nie mają takiej możliwości jak ja przyjechać tutaj i opowiedzieć swoich świadectw. And some cannot even get passports and visas to come here. Niektórzy nie są w stanie dostać paszportu czy wizy, żeby w ogóle wyjechać ze swojego kraju. We are suffering in silence. Więc cierpimy w milczeniu. But I will not fail to mention this.
I will have to mention this. Ale chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Nobody knows tomorrow. Że nikt z nas nie wie, co przyniesie jutro. Our future is in the hands of God. Nasza przyszłość jest w rękach Bożych. I don't fear death. Nie boję się śmierci. I only fear if I will die in Christ. Boję się tylko o to, żeby umrzeć w Chrystusie. All these brothers and sisters died in Christ. Wszyscy ci bracia i siostry, oni umarli w Chrystusie, poznawszy Jezusa. And so they went to meet the Lord. Więc poszli tam, żeby spotkać się z Nim. My question every day is if am I ready to meet the Lord? I moje pytanie, które sobie zadaję codziennie, to jest, czy jestem gotowy na to, żeby spotkać się z moim Panem? Am I prepared to meet the Lord? Czy jestem gotowy spotkać się z Nim? Am I prepared? Not for death. Am I prepared to meet the Lord? Nie, czy jestem gotowy na śmierć, ale czy jestem gotowy się z Nim spotkać? It's true, every man will die. To prawda, że każdy człowiek kiedyś umrze. But will you die in Christ? Ale czy umrzesz w Chrystusie? If Christ comes today to take the church, gdyby dzisiaj Pan Jezus przyszedł po swój Kościół, will you be counted among the saints? Czy będziesz policzony wśród świętych? Will you be among the numbers that Christ will take? Czy będziesz wśród tych, których On zabierze ze sobą? I'm happy, brothers and sisters. Some of them died while they were praying. Cieszę się, bracia i siostry, że wielu z tych chrześcijan umarło modląc się. Will death find me still in Christ? Ale kiedy śmierć przyjdzie, czy będę razem z Chrystusem? Are you prepared? Czy jesteś gotowy? How are you prepared? Jak jesteś gotowy? To meet the Lord. Żeby spotkać się z Panem. Are you prepared? Czy jesteście gotowi? Am I prepared? Czy ja jestem gotowy? Now, how is the situation right now? I jak wygląda teraz ta sytuacja? I was studying to become a teacher. Uczyłem się, żeby zostać nauczycielem na tym uniwersytecie. I graduated together with other students last year. W zeszłym roku ukończyłem ten uniwersytet razem z innymi studentami. And so right now I'm supposed to be in class teaching. Więc teraz powinienem stać przed klasą i uczyć. But I went back to school. Ale znów wróciłem do szkoły. I'm in a Bible college. Jestem teraz w koledżu biblijnym. Getting the Bible's theological studies. I studiuję teologię. To prepare me for the mission ahead. Studiuję po to, żeby być przygotowanym, żeby być misjonarzem. That is my desire. Takie jest moje marzenie. To serve the Lord. Żeby służyć Bogu. As an evangelist. Jako ewangelista. That is all I have to do. To jest wszystko to, co wystarczy mi, żebym robił. Garissa University was reopened. Uniwersytet w Garisie jest ponownie oczywiście otwarty. There's a new group of students there. Jest nowa grupa studentów tam. The government has played its part. The government has played its role. Rząd jakby odegrał swoją rolę w tym wszystkim. By putting up enough security. Przez to, że umieścił więcej ochrony na tym uniwersytecie. And the church is very active. A Kościół, ta Unia Chrześcijańska tam jest nadal bardzo aktywna. And we thank God for that. I za to też bardzo Bogu dziękuję. Persecution cannot stop the church. Bo prześladowania nie zatrzymują Kościoła. All disciples of Christ suffer persecution. Wszyscy słudzy Boży cierpią prześladowania. But you is blessed being a free country. Free country. Ale choć wy jesteście tutaj błogosławieni, żyjąc w wolnym kraju. Speak for them that cannot speak who belong to the family of God. Bądźcie głosem tych, którzy są Bożą rodziną. It was through these difficult times when I could not sleep. Było po tym trudnym czasie, który przeżyłem, nie byłem w stanie spać. When dreams, nightmares and memories were disturbing my mind. Przez koszmary w nocy, przez te wszystkie wspomnienia, które mnie męczyły. When I came to know the open doors. I wtedy poznałem Open Doors. And they told us we are together. I od tamtego czasu współpracujemy razem. They mobilized prayers all over the world. Zachęcamy do modlitwy na całym świecie. And they told us we are one. To oni nauczyli mnie tego, że jesteśmy jednością jako ciało Chrystusa, jako Kościół.
the body of Christ. Jako ciało Chrystusa. We are one. Jako ciało Chrystusa jesteśmy jednością. The body of Christ. Ciało Chrystusa. God bless you. I niech was Pan Bóg błogosławi. Thank you. Dziękuję.